Jesteśmy tutaj, bo nie zgadzamy się na łamanie prawa, na bezprawne działanie ekipy Donalda Tuska. Wolne media! Wolne media! Wolne media! Ruda wrona! Orła nie pokona! Ruda wrona! Orła nie pokona! Ostatnio było już ponad 200-300 osób. Dzisiaj wiedzę, że będzie nas ponad 2000, szanowni państwo. To pokazuje, jaka jest siła na Pomorzu, w Gdańsku, w całej Polsce. I to nie jest koniec. 11 stycznia, szanowni państwo, wszyscy do Warszawy! Wszyscy do Warszawy! Do Warszawy! Do Warszawy! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Już teraz, w najbliższych dniach, do Polski mają zjeżdżać pierwsze transporty tych migrantów. Drodzy państwo, nasza pani prezydent Dulkiewicz z Gdańska jest bardzo przychylna migracji. Jest bardzo przychylna migracji. Drodzy państwo, to jest oczywista reakcja. Nie chcemy tutaj migrantów, nie chcemy tej przestępczości. Jest z nami dzisiaj wiele mediów, ale muszę podkreślić, że jest z nami też Telewizja Republika. Jest z nami pan Republika! 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 Bo kiedy, szanowni państwo, Zjednoczona Prawica pełniła służbę ojczyźnie w tym gmachu tutaj. To ten gmach przyozdobiony był biało-czerwonymi flagami. Tylko biało-czerwonymi flagami. A co zostało zrobione w nocy z 20 na 21 grudnia? Pierwsza decyzja. Biało-czerwone wymienić na niebieskie z żółtymi gwiazdkami. I co ta instytucja, Unia Europejska, robi, kiedy w Polsce bandyci Sienkiewicza przejmują wolne, niezależne media? Co robi pani Jurowa, która jest w Polsce? Daje na to przyzwolenie, bo w Unii Europejskiej liczy się bezprawie, liczy się prawo siły. I dobrze powiedział pan Leszek Miller, że jedynym kamieniem milowym było odsunięcie demokratycznej, prawicowej władzy w Polsce od sprawowania tej funkcji. Odsunięto i Tusk dostaje swoje srebrniki. Śmieszne 5 miliardów na niemieckie wiatraki. Co to jest za praworządność? Co to jest za system? To jest hańba, a nie władza. System, który próbuje stać się autorytarny. Ważne jest, żeby odebrać ludziom możliwość widzenia i słyszenia prawdy. Odebrać ludziom zdolność do samodzielnego myślenia. I to próbują nam robić. Dzięki Bogu, że jest Telewizja Republika. Dzięki Bogu, że są wolne media. Dzięki Bogu, że są dziennikarze, którzy tej prawdy nie boją się mówić prosto w kamerę. Dziennikarze, którzy teraz są w Telewizji Republika. Dziękujemy! Dziękujemy! Po wszystkim nam zależy na jednym. Tym wszystkim, co nas łączy, jest właśnie miłość do naszej ojczyzny, jest, drodzy państwo, Polska. Dlatego jeszcze bardzo, bardzo państwu dziękuję za to, że jesteście. I drodzy państwa, przeżyliśmy Niemca Ruska, przeżyjemy nadszedł Tuska, przeżyliśmy Niemca.